Cześć, witam Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam. Tutaj widzimy jak jeszcze powtórkę z poprzedniego odcinka, jak lecimy w otchłań. I też na wstępie chciałbym Was zachęcić do wsparcia kanału w postaci subskrypcji, wszelakiego rodzaju łapek w górę i komentarzy. No zamarzniemy tutaj jeszcze. No ale skoro był tu autozapisz, to śmiem twierdzić, że wszystko miało się tak potoczyć. Nie mieliśmy innego wyboru w tym wypadku. No to zapewne Gamora nas uratowała tutaj, podleciała naszym statkiem Milano pod nas. Taka podwózka. Tylko to też musiała być dobra celność, skoro wiedziała, gdzie nas łapać. Musimy wrócić. Ciężkie czasy, rozdział 9. Każdy normalny, ale ledwo uszliśmy z życiem. A co z Gamorą? Już zdecydowała. Tak ją porzucisz? I Niki? Gruta też byś wystawił do wiatru? Jestem Grut. Nawet tak nie mów. To nie o to tu chodzi. Na pewno? My tu tworzymy drużynę. Czyli nikt nikogo nie porzuca. Na pewno razem się trzyma ta wciąż wielka armia robotów i odmóżdżeńców, co nas już prawie zjadła. Gamora! Czy to? Tak. Jak wróciłaś? To nieważne. Niestety, Riker żyje. Na razie. Musimy zawrócić. Nie zostawimy tam Niki. Wiecie, w co on ją zmieni? Bla, bla, ocie Flark. Masz traumy po ojczymie i skopane dzieciństwo. Buhu. Rocket! Co? To fakt. Wiesz co? Nie tylko ty miałaś przechlapane. Ale co to ma do pchania łba pod topór, bo jakiś księżulo ze szmerglem bierze i niespodzianka dostaje kręćka. Jeżeli tam wrócimy, to po nas. Umarł w butach. Śmierć. Jestem Grut. Więc wolę umrzeć z honorem, niż bez. Co ją Flurwa ugryzło? Jestem Grut. To co? Sflarczamy stąd w żuj? Jeszcze nie. Spróbujmy jakoś wywołać Kosmo. Jestem Grut. Super plan. On się wypina na paszport. Ale jaki mamy wybór, bo łączności brak. Tak w sumie łączność jednak może być. Wygląda, że się nie sflarkała tak, jak to wyglądało. Serio? Kontakt raczej będzie. No okej, to nie pozostaje nam chyba, drodzy Państwo, nic innego i ruszyć na mostek i podjąć kolejne zadanie. No, jest i nasza alpaka. Jest dziś wyjątkowo cięta. Sio, odsuń się. Co się patrzysz? O nie! Nie możesz już zjadać mojego statku! Mojego statku! Wow, ten panel musiał wyglądać smakowicie. A do czego on służy? Kontrola awaryjnych drzwi statku. Właściciel statku powinien to wiedzieć. Hej, czy ja wyglądam na technika? A skąd? Jest już coś? Jestem Grut. Strażnik Galaktyk. Kosmo, stary. Gdzie byłeś? Wzywaliśmy cię. Oj, Pieterze Quillu. Pieterze Quillu. Już jak? Zawitał u nas powszechny kościół prawdy. Co? Nic ci nie jest? Teraz już w porządku. Kosmo na czas został ostrzeżony, ale Cora Continuum wyłączona dla bezpieczeństwa. Niezły dzień, da?
Prawie pomarliśmy przez twoje węszenie. Pogadamy na miejscu. Nie. Ten problem jest większy niż Kosmo. Strażnik Galaktyk musi lecieć na Zandar i prosić o pomoc Wszechumysł, nie mnie. Kosmo nie zdoła się przebić. Strażnik Galaktyk musi teraz... No kurde. Kosmo, jesteś? Co się stało? Jestem Groot. No to mamy towarzystwo, drodzy państwo. Któż to taki do nas wita? Czy to jest atak? Tuście się skryli, tchórze plugawiący honor Lady Helmet. Fajnie. A kim ty, Flurwa, jesteś? Zwykle. Nie nawiązuję konwersacji z istotami głośnymi. Ale kontrakt z Lady Hellbender ma inne wskazania. Tak więc, wynaturzenie. Możesz zwać mnie mym tytułem. Jam, kapitan Chwała. Lider Letalnego Legionu. Letalny Legion? Chyba Legion Lamusów. Otoczyli nas. Słuchaj, kumam, że Lady Hellbender zieje ogniem, ale to marny moment. Czyście sądzili, że zdejmie list gończy, bo w jakiś sposób umknęliście braciom krwi na nowe? Tak. Więc odmuszeniem im dorównujecie. Ale mnie nie umkniecie. Tego bądźcie pewni. Daj mi kilka chwil. Rżnij głupa, Quill. O, dokąd idziesz? To chyba potrafimy najlepiej. Ktoś mnie wyciszył? Jestem Groot. Więc, ile w ogóle daje ci za to Lady H? Powiedz, dużo? Próbujesz ją przelicytować. Może. Zależy. A ile by trzeba? Nic z tego. Każdy ma jakąś cenę, Chwało. Nawet ty. Nie oczekuję, że wy, rasy niższe, pojmiecie podstawowe pryncypia honoru, a także zwierzchności. Kiedy zawieram kontrakt, to go wypełniam. Zawsze. Ta, dobra. To ile liczysz za honor? Mnie nie podkupi nikt. A z pewnością nie wy, szumowiny z rynsztoka. Ja jestem Glarii z Imperium Kree. I jakże oczekuję dnia, gdy... Coś mi, drodzy państwo, mówi, że będziemy musieli tu walczyć z poziomu statku, a to sterowanie tymi statkami jest takie, delikatnie mówiąc, drewniane. Czeka was zagłada. Nie puszczę na nic. Zobaczymy, pancerny łbie. Bo Milano cię rozniesie po niebie. Wasz statek nie ma takiej mocy. Powtórz skan. No, to ukrycie się opłaciło tego nielegalnego towaru. Na to, że nas nie doceniłeś. Dobra, to do akcji wygląda na to, ale tu cały korpus. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Uderzajcie hardo, bez krztyny żalu. Ta śmieciarka nie przewozi niczego. Dobra. Jeden poszedł, drugiego. Żało. Zbieramy ogień! Trochę go naderwałem! Ten ich legion jest bardziej letni niż letalny. Ja! Sialala. Nie, nie płaszcz pod lupy! To raczej Alechała! Ten jest bliżej. Całkiem miło mieć na karku tych łowców. Znaczy, że wyrabiamy sobie reputację, no nie? Nie wiem, co zyskamy na odwaleniu kapitana Ciubciaka z Legionem Ciubciol! Kolejny, bang! Trzymaj się, krzaku, bang! Gdzie jeszcze są? Raz, jeszcze. List odbiewa na całą piątkę! Ja pierwsze słyszę! Nikogo tu nie widzę. Nie wystarczy jakiś nasz weksel? Zażąda zapłaty we krwi. Zapewne twoje. I teraz co? Znowu wieczne szukanie? Ale nie letalny gruwalny! Nawet nie wiesz, jak się tym lat! I kto teraz jest istotą pośrednią, co? Ciągle my. Peter? Ja tu coś odbieram. Co? Chyba samemu przyjdzie mi to zakończyć.
O ja pierdzielę, co to za statek kosmiczny? Rozniesie mój krążownik. Krążownik? To tyle? Tego się tyczyły te przechwałki? Co masz na myśli? Nic, to... To na pewno bardzo wygodne. Nie śmiej ze mnie kpić! To może coś z tym zrób? Lady Chacha zawsze się wtryni nie w czas! Ona tu jest? Nie, jej cyngle, tym razem! To już był większy łomot! Walmy mu dalej wydechy! Ta strategia zawiedzi! Dzięki, czyli znaczy, że się uda! Nie ma szans nacelować na nas. Zaczynam myśleć, że wpieniliśmy całą galaktykę! A przynajmniej zdrową jej koła! Chrońcie tę dyszę! Gość zaczyna brzmieć jak sam Rocket! To jest lapidarność języka, chuj! Unik pach! Pach! Trzymasz się, chwało? Stańcie! Nawrotka i szukanie go w innym punkcie. Pach! Jestem Groot! Groot, dajemy radę! Rzeź obchodziła te urni strzępy. No wiesz, najemnicy. Nawrotka. Wow, oberwaliśmy delikatnie. Milano wyraźnie to czuje. Chyba na tą odległość nie ma co. Już po nim. Mamy to, drodzy państwo, za pierwszym razem. Myślałem, że będzie to trudniejsze z poziomu tego statku, jeszcze omijać te asteroidy. Lady Hellbender, naprawdę. Teraz podróż na Sandę. Do dechy! Trzeba cię posklejać. To kiedy dotrzemy na stację. Żadne wiadrogłowie nie zbliży się do... Wow, tu jest korek na pół kosmosu. Chyba tylko z początkiem wojny galaktycznej było tu tyle statków. Otwórz kanał, Groot. Spójrzmy, co się dzieje. Jestem Groot. Trzeba lecieć. Ogniwa są na wyczerpaniu. No, trochę tu statków czeka w kolejce, trzeba powiedzieć. To przybysze z nawróconych światów. Czyli uchodźcy? Trzeba natychmiast szybko lokować. Błagam, odpowiedzcie. Groot, już wystarczy. Nie ma tu żadnych promów ratunkowych. Ignorują ich. Nie. Nie, nie. No nie. Choć korpus to zbiór świętych hełmofoniarzy, mieli pomagać innym ludziom. To ich cały flurwiony sens. Wyluzuj, Rocket. Poprośmy stację. Rocket się flurwił. Groot. Ale to przykład, jak ładnie można zastąpić łacinę kuchenną w grze tutaj. Całkiem zabawnie to wychodzi. Proszę wybrać preferowany język komunikacji. W czym możemy pomóc? Tuż po skanie statku, nasze bliskie ideału algorytmy wybrały funkcjonariuszy do kontaktu. Wybierz coś już, Peter! Lepiej zgłosić, co szykuje Raker. Że niby Ciumany Wszechumysł jeszcze nie wie? A, możemy spłacić tu mandat, ale teraz my nie mamy 8000 jednostek, nie? Nie wierzę, że zadziałało. Czy nam podarują to? To jest dobre pytanie. To już kopę lat. To ja. Peter Quill, Star-Lord. No, mówi się strażnicy. Wgraj erratę. Musisz nam pomóc. Spłacić dług? Nie. Nie, gdzie tam.
ocalić Galaktyka nie przetrwa, Peterze Quillu. Co? Obsesja zwana obietnicą zalewa jej systemy, nawracając to, co napotka. A w niecałe trzy cykle rozniosła się z załogi jednej gwiezdnej fregaty na wielorakie stacje, światy i systemy. Praxius 9, Rygiel 3. 75,2% galaktyki Andromedy utracone. No jasne. Po co ma mówić o kontrakcji? Mają mówić. To jest świadomość zbiorcza. Słuchaj. Wiemy, kto stoi za obietnicą. Widzieliśmy to na własne oczy. Teraz ta wiedza przyda się wam w stawianiu oporu. Jak możemy to ująć jaśniej? Powszechnego kościoła prawdy nie powstrzyma nic. Mówiłam, to kolektyw. To jest maszyna. Tak, ja po części też, wiesz. A lepiej nie mów do mnie per to. Hej, właśnie zwialiśmy z ich statku bazy. Wiemy takie rzeczy, że spokojnie ich złamiecie. Nie powiecie nam niczego, czego już byśmy nie wiedzieli. Sądzę, że wiem rzeczy, których nawet superkomputer nie wie. Na przykład? No, choćby jak wyczesać pióra ptakom wojny Shi'ar. Cud, że ty jeszcze żyjesz. Dlatego, że wiem, jak czesać pióra. Tak, a ja wiem, gdzie można kupić skrakowane hełmy korpusu i to za śmieszny pieniądz. No co? Oni na pewno nic nie wiedzą, bo coś by zrobili. Chodzi o to, że my przeżywamy i doświadczamy. Przetrzymaliśmy obietnicę. Nasze doświadczenie pomoże wam ich obalić. To możliwe. Umknęła nam wartość zapamiętanych indywidualnych doświadczeń zapisanych w archiwach. No, więc połączmy jednak się. Jednak poprzez niedostatki parametrów zapytania podjęcie tego wyszukiwania jest obecnie niezalecane. A teraz raczcie wybaczyć. Siły powszechnego kościoła prawdy ciągną w te rejony kosmosu. Kluczowym jest opuścić je, nim przybędą. Wy uciekacie? A co będzie z uchodźcami? Zostawicie ich na pożarcie? Nasza główna dyrektywa mówi o zachowaniu kultury Zandara. I to ona jest nadrzędna. Nie wiecie, jak wygląda wasz świat? Zandar to może kiedyś miał kulturę. Dokąd chcecie lecieć? Proszę, zrozumcie. Nie mamy możliwości udzielać informacji tego rodzaju czynnikom niezaufanym. W ogon mnie zaufajcie. Dłużej chcecie kryć się przed kościołem? Milenia? Eony? Tyle, ile należy. A jak spróbujecie wrócić, ich liczba was przytłoczy. Wasza kultura przetrwa, lecz nigdy nie będzie bezpieczna. Faktycznie. Ale i tak trzeba odejść. Bo z nieznanych przyczyn kościół wciąż gromadzi zasoby i przerósł wpływami wszelkie modele probabilistyczne. To update'ujcie modele. Nie potrafimy przeprowadzić wyliczeń ich nonsensownego źródła mocy. Energii wiary. Energia czerpana z wiary przeczy logice. Nie potrafimy wyliczyć prognoz walki z czymś, co nie powinno istnieć. Więc dacie kościołowi wygrać? Niepoliczalnego źródła mocy nie można skontrować. Świadome istoty zwykle nie mają luksusu wyliczania szans przed podjęciem walki. Boicie się? Dostaliście zadanie z gwiazdką i teraz zwiewacie. Strach to reakcja. Jak na matematyce zadanie z gwiazdką. My nie doświadczamy emocji, dlatego nie możemy się bać. Więc czemu uciekacie? Bo zachowanie kultury Zandaru to nasz... Pik. Miałem was za superinteligencję, nie za pętlony skrypt. Zawdzięczamy wam nowe dane do wyliczeń. Strażnicy Galaktyki. Zbadamy je później. A obecnie czas się skupić na naszym odlocie. Wciąż odchodzicie? Jest to decyzja podjęta przy rozpatrzeniu wszelkich możliwości. Analiza całości baz danych ujawniła tylko pojedynczy byt zdolny ich powstrzymać. Czyli co? Nie co. Kto? Adam Warlock. To pierwotny złoty bóg kościoła. Niestety spotkała go zguba ostatni rok galaktycznej wojny. Super, czyli że nikt. Raduje nas wasze dotarcie do tych samych wniosków. Z
Stwierdzamy nieodległe zakończenie przygotowań do podróży. Bywajcie więc strażnicy. Nie, stój! Wypisz, wymaluj nowa. Nigdy nie pomagali, czyli w normie. Niezłe zakończenie. Grut? Co? Żartujesz? Mówi, że telepomoc ciągle chce ściągnąć mandat. Nie, no teraz to w tej sytuacji nie zapłacimy tego mandatu. Słuchajcie, oni uciekają, więc ja myślę, to będzie najlepsze wyjście. Tylko my nie mamy, anuluj. Jak nowa nie chcą pomóc, to nie będziemy płacić mandatu. Anuluj opłatę. Wiedziałam! Pieniądze, Hellbender, wydałeś w nowhere! Widziałaś mnie? Byłaś tam? Osłaniałam ci tyły. Kto nie widział, zapraszam do odcinka z imprezowego nowhere, jak wydajemy całą kasiurę. Peter, jest jakiś ruch. Jestem Groot. Odlatują już! Nieźle to wygląda tutaj. Bardzo ładnie twórcy to zrobili. Prawie nas wciągnęło. Może to by był dobry wybór, gdyby nas wciągnęło. Ach. Rzesz jasny szmak! Oni przyjmują obietnicę. Trzeba skoczyć, Quill! Wiem! Tak spełnia się obietnica Matrony. Peter? Mnie nie jest tak bliska! Dalej! Jedziemy! Oszmuść! Wow! Coś ty odflarkał! Dlaczego stoimy? Odflarkał. W tej zasadzce. Jestem Groot. Ludzie. Przyjęcie obietnicy przez galaktykę to kwestia czasu. Sakrosankt jest zaraz tam. Nie możemy tutaj sobie tkwić. Jestem ludzie. I co my niby zrobimy? Siedzimy jak gruda w klucie. Ludzie! Przyjmujesz dobrowolnie. No tak. Spójrz jak jest przerąbane bez ludzie, silnika. Ludzie! Dość! Jak zwykle te kłótnie, już się do nich przyzwyczaiłem. Rocket, napraw silnik! Jak mam niby to zrobić? Nie włączę nawet diagnosty! Mam to gdzieś! Po prostu napraw! Prych! A my co mamy robić? Nie wiem! Jasne? Nie jestem maszynką do dawania odpowiedzi! Dobra. Nie. Idź. Teraz nie dam rady. Tak, no musimy pozostać trochę w samotności. Ciężko z nimi wytrzymać na dłuższą metę. Czytam mu w myślach już. Już czytam w myślach naszego bohatera. Wiem, co mu potrzeba. Więc też to będzie dobre miejsce na zakończenie tego odcinka. Cześć.